Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 43. Jak zrobić sumę po symbolach, kiedy danemu symbolowi odpowiada konkretna liczba? Tu jest odpowiednia tabelka. Tym symbolem też może być liczba. To nie ma najmniejszego problemu, tak wystarczy odpowiednio powstawiać. Ale my tutaj zrobimy na symbolach. I standardowo możemy sobie zrobić funkcję wyszukaj pionowa. Mamy odpowiednio przygotowane dane. I tu szukana wartość jest z tej komórki. Nasza tablica jest tutaj obok. Zalokujemy F4, żeby się nie ruszała. Numer indeksu to z drugiej kolumny wyszukujemy wartości. I dopasowanie dokładne, żebym się nie musiał przejmować kolejnością symboli. Nawet nie wiem, jak one powinny być uporządkowane. To sobie na razie zatwierdzam Ctrl Enter i kopiuję formułę W. Tu pojawia się problem, ponieważ w sytuacji opisanej przez widza mogą pojawić się puste komórki, a pusta komórka oznacza błąd i musimy sobie z tym błędem poradzić. Możemy na przykład wstawić funkcję jeżeli. Jeżeli ta komórka, ta wartość jest równa pustej, to wtedy 0. W przeciwnym wypadku wyszukaj pionowo. I na koniec jeszcze nawias, zatwierdzamy wynik. Kopiujemy w tu i mamy na koniec tutaj sumę. To jest rozwiązanie przy wykorzystaniu kolumny pomocniczej. Teraz pytanie, jak to zrobić w jednej komórce? Czy się w ogóle da? No to spróbujemy funkcję wyszukaj pionową. Szukana wartość to cały ten zakres. Tu ponieważ mamy jedną komórkę, nie musimy sobie lokować. Następnie tablica to ten zakres. Numer indeksu 2. No i 0 wyszukiwanie dokładne. Sobie zatwierdzam wynik. Mamy błąd argumentu. I teraz załóżmy, że sobie wstawię tutaj wykrzyknik, tak? I mam dwójkę. I teraz może tą formułę po prostu trzeba zatwierdzić jako formułę tablicową. Ctrl Shift Enter. No i tu pojawia się dwójka. No to może to jest prawidłowy wynik. Ale zobaczmy sobie, jak Excel dokładnie to liczy. Czyli szacowanie formuły. Jesteśmy na karcie formuły, szacuj formułę. I teraz tak, najpierw patrzymy. Z całego zakresu nam wybrał tylko ten pierwszy symbol. Teraz szacuj, mamy dwójkę, czyli nam wziął tylko pierwszą wartość. Dochodzimy do wniosku, że niestety ten pierwszy argument funkcji wyszukaj pionowo nie przyjmie nam zakresu, tylko pojedynczą wartość, więc potrzebujemy wykorzystać inną funkcję. Tak? Możemy sobie jeszcze sprawdzić, naciskając tu F9, że zwraca błąd. To nie jest poprawne. Potrzebujemy wykorzystać inną funkcję. Okazuje się, że pomocna jest funkcja samo wyszukaj. Teraz szukana wartość to znowu nasz zakres. Następnie przeszukiwany wektor to jest pierwsza kolumna tu z tablicy pomocniczej, a wektor wynikowy to jest kolumna obu. I co jest istotne w funkcji wyszukaj, że ona działa na zasadzie przybliżonej. To zaraz zobaczymy, w czym to może sprawić problem. Naciśniemy F9 i mamy wyniki liczby i błędy, że nie zostało wyszukane. Ale już mamy wyniki, tak? Czyli wyszukuj. Czyli teraz potrzebujemy tylko sumować to. Podobnie jak tam, najpierw potrzebujemy obsłużyć błędy. Czyli musimy sobie popatrzeć na cały ten zakres, sprawdzić, czy gdzieś jest pusty. Jeśli jest pusty, to wtedy 0. Jeśli nie, to wyszukaj. I tutaj sobie dołożymy trochę nawiasów, żeby na samym początku jeszcze nałożyć funkcję suma. Teraz sobie zatwierdzimy Ctrl Shift Enter, bo mamy operacje tablicowe i wyszedł nam inny wynik. Właśnie o to chodziło. Funkcja wyszukaj robi wyszukiwanie przybliżone. Zawsze. Nie ma tam możliwości wyboru, tak jak przy wyszukaj pionowo, czy to ma być wyszukiwanie przybliżone, czy dokładne. Więc musimy sobie z tym poradzić. Jak sobie poradzić? Po prostu posortować ten zakres. Ja nie wiem, jak on powinien być sortowany. Na szczęście karta dane, sortujemy od A do Z, Excel to wie. I mamy poprawny wynik w jednej komórce. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.